Rozdział 39. dziewiąty. Tuchaj Bojowicza nikt nie myślał szukać, więc leżał w pustkowiu, póki sam nie oprzytomniał. Oprzytomniawszy siadł i pragnąc zrozumieć, co się z nim dzieje, począł oglądać się po okolicy. Ale widział ją jakoby w mroku. Następnie poznał, że widzi tylko jednym okiem i to źle. Drugie było wybite albo zalane krwią. Azja podniósł ręce do twarzy. Palce jego trafiły na sople krwi i okrzepły na wąsach. Usta miał także pełne krwi, która go odławiła, także musiał charkać i odpluwać ją kilkakrotnie. Straszliwy ból przeszył mu przy owym spluwaniu twarz. Posunął palce ku górze od wąsów, ale odjął je natychmiast z jękiem boleści. Uderzenie basi zmiażdżyło mu górną część nosa i nadwrężyło kość w policzku. Chwilę przesiedział bez ruchu. Następnie tym okiem, w którym pozostało mu nieco światła, począł rozglądać się dokoła, a ujrzawszy w szczelinie pasmo śniegu, przyczołgał się do niego i chwyciwszy go pełną garść, przyłożył do swej rozbitej twarzy. Przyniosło mu to natychmiast wielką ulgę, więc gdy śnieg, topniejąc, spływał różowymi strumieniami na jego wąsy, znów go nabierał w garść i znów przykładał. Prócz tego począł go jeść chciwie, i to również przyniosło mu ulgę. Po pewnym czasie ów ciężar niezmierny, który czuł na swej głowie, stał się o tyle lżejszy, że Azja przypomniał sobie wszystko, co się stało. Ale w pierwszej chwili nie odczuł ni wściekłości, ni gniewu, ni rozpaczy. Ból cielesny zgłuszył wszystkie inne uczucia i pozostawił tylko jedną chęć chęć prędkiego ratunku. Azja, zjadłszy jeszcze kilka przygarści śniegu, począł oglądać się za koniem. Konia nie było. Wówczas zrozumiał, że jeśli nie chce czekać, a szlipkowie po niego przyjadą, to musi iść piechotą. Więc oparłszy się rękoma o ziemię, próbował wstać, ale tylko zawył z bólu i znów usiadł. Przesiedział może z godzinę i znów ją czynić usiłowania. Tym razem udało mu się o tyle, że wstał i oparty plecami o skałę zdołał utrzymać się na nogach. Ale gdy pomyślał, że trzeba opuścić podporę i dać krok, potem drugi i trzeci w pustą przestrzeń, Poczucie niemocy i strachu owładło nim tak silnie, że omal nie siadł znowu. Jednakże się przemógł i wydobywszy szable, wsparł się na niej i posunął się naprzód. Szło. Po kilku krokach uznał, że nogi jego i całe ciało są silne, że włada nimi doskonale, tylko głowa jest jakoby nie jego i na kształt olbrzymiej wagi chwieje mu się to w prawo, to w lewo, to w tył, to naprzód. Miał takie poczucie, jakby tę głowę zbyt ciężką i chwiejną niósł z nadzwyczajną ostrożnością i nadzwyczajną obawą, aby jej nie uronić na kamienie i nie rozbić. Czasem też ta głowa zawracała nim całym, jakby jej na tym zależało, by chodził w kółko. Chwilami czyniło mu się ciemno w jednym władnym oku, wówczas podpierał się obu rękoma na szabli. Lecz zawrót głowy przechodził z wolna, natomiast ból. Wzrastał ciągle i wiercił tak w czole w oczach, w całej głowie, aż skowytanie wydobywało się z piersi Azji. Echa skał powtarzały jego jęki i szedł wśród tej pustyni krwawy, straszny, do upiora niż do człowieka podobniejszy. Mroczyło się już, gdy usłyszał przed sobą tętent konia. Był to dziesiętnik Lipkowski, który przyjeżdżał po rozkazy. Tego wieczora Azja znalazł jeszcze tyle siły, że pościg zarządził ale zaraz potem legł na skóry i przez trzy dni następne nikogo widzieć nie mógł, prócz Greka Cyrulika, który mu rano opatrywał, i Halima, który Cyrulikowi pomagał. Dopiero czwartego dnia odzyskał mowę, a z nią i świadomość tego, co zaszło. I zaraz gorączkowa myśl jego pobiegła za Basią. Widział ją biegnącą przez skały i pustynie. Wydawało mu się ptakiem, który odlatywał raz na zawsze. Widział ją przybywającą do chreptiowa, widział ją w objęciach męża i na ów widok porywał go ból sroższy niż od rany, a razem z bólem żal, a z żalem srom poniesionej klęski. — Uciekła, uciekła! — powtarzał ustawicznie wściekłość dławiła go tak, że chwilami przytomność zdawała się znów go opuszczać. — Gorze! — odpowiadał Halimowi, gdy ten starał się go uspokajać i zapewniał, że Basia przed pościgiem ujść nie może. I kopał nogami skóry, którymi stary tatar go okrywał i nożem groził jemu i grekowi, i wył jak dziki zwierz i zrywał się, chcąc sam lecieć, dognać ją, schwytać, a potem z gniewu i dzikiej miłości zadusić własnymi rękoma. Chwilami bredził w gorączce, więc wołał na halima, by mu przynosił co prędzej głowę małego rycerza, a żonę jego związaną zamknął obok w komorze. Czasem rozmawiał z nią, prosił, groził, czasem wyciągał ramiona, by ją przygarnąć. Wreszcie zapadł w głęboki sen i spał dobę całą. Natomiast gdy się rozbudził, gorączka opuściła go zupełnie i mógł widzieć się z Kryczyńskim i Adurowiczem. Im zaś było pilno do tego, bo nie wiedzieli co począć. Wojska, które wyszły pod młodym Nowowiejskim, nie miały wprawdzie wrócić przed dwoma tygodniami, ale jakiś niespodziewany wypadek mógł przyspieszyć ich powrót. A wówczas należało wiedzieć, jak się zachować. Wprawdzie Kryczyński i Adurowicz pozornie tylko chcieli wrócić w służbę Rzeczypospolitej, ale Azja prowadził całą sprawę. On jeden mógł im dać wskazówki, co mają na razie czynić. On jeden mógł objaśnić, po której stronie była większa korzyść: czy zaraz wrócić na sułtańską ziemię, czy też udawać? I jak długo jeszcze udawać, że służą Rzeczypospolitej? Obaj oni wiedzieli dobrze, że koniec końcem i Azja chce zdradzić Rzeczpospolitą, ale przypuszczali, że z ujawnieniem zdrady każdy może im czekać aż do wojny, by zdradzić jak najskuteczniej. Wskazówki jego miały być przy tym dla nich rozkazem, bo im się narzucił na wodza jako głowa całej sprawy: człowiek najchytrzejszy, najbardziej wpływowy, wreszcie jako Tuchaj-Bejowicz, sławnego między wszystkimi ordami witezia-syn. Skwapliwie też stanęli przy jego łożu i bili mu pokłony, on zaś witał ich osłabiony jeszcze, z przewiązaną twarzą i jednym okiem, ale już zdrów zupełnie. I zaraz na wstępie rzekł im: — Chory jestem! Niewiasta, którą chciałem porwać i sobie zachować, wyrwała się z rąk moich, głownią od pistoletu mnie zraniwszy. Komendanta Wołodyjowskiego to była żona. Oby zaraza spadła na niego i cały jego ród. Niech tak będzie, jak rzekłeś! — odpowiedzieli dwaj rotmistrze. Niech Bóg wam da wiernym szczęście i pomyślność. I tobie, panie. Po czym mieli zaraz rozmawiać o tym, co im czynić należy. Nie można zwłóczyć ani sułtańskiej służby, aż do wojny odkładać, rzekł Azja. Bo już po tym, co się z niewiastą wą zdarzyło, oni nam ufać nie będą i szablami na nas uderzą. Ale nim oni uderzą, my na miasto uderzmy i spalmy je na chwałę Bogu. A ową garść żołnierzy, która tu została, w jasyr weźmiem, a mieszkańców... Którzy są pospolitej poddani, także w jasyr weźmiem, a dobrem Wołochów, Ormian i Greków się podzielim i za Dniestr pójdziem w sułtańskie ziemie. Kryczyńskiemu i Adurowiczowi, którzy koczując już od dłuższego czasu wśród najdzikszej ordy i grabiąc razem z nią, zdziczęli zupełnie, oczy się zaświeciły. Dzięki tobie, panie, rzekł Kryczyński, puszczono nas do tego miasta, które Bóg nam teraz wydaje. Nowowiejski nie czynił wam wstrętu? pytała Azja. Nowowiejski wiedział, że do pospolitej przechodzimy i wiedział, że ty nadchodzisz, aby się z nami połączyć, więc nas uważał za swoich, jako ciebie za swego uważa. Myśmy stali po multańskiej stronie, wtrącił Adurowicz, ale obaj z jeździliśmy do niego w gości, a on nas jako szlachtę podejmował, bo mówił tak. Drażniejszym uczynkiem dawny grzech zagładzacie, a że Hetman wam za Azjowym poręczeniem przebacza, że to i mnie się na was boczyć nie godzi. Chciał nawet, abyśmy w mieście stanęli, ale ażśmy rzekli, nie uczynim tego, nim Azja tu Hajbejowicz pozwoleństwo Hetmańskie nam przyniesie. Wszelako gdy odchodził, jeszcze nam ucztę wyprawił i prosił byśmy nad miastem czuwali. Na owej uczcie, dodał Kryczyński, widzieliśmy ojca jego i staruchę, która męża z Jasyru wygląda i tę pannę, z którą się nowowiejski żenić zamyśla. A, rzekł Azja, jeszcze mnie pomyślał, że oni tu są wszyscy, a pannę nowowiejską ja przywiozłem. I zaklaskał w ręce, gdy zaś Halim ukazał się natychmiast, rzekł mu. Niech moi lipkowie skoro płomień w mieście zobaczą, zaraz na tych żołnierzy, którzy są tu w fortalicji, uderzą i gardła im podpodorzynają. Niewiasty zaś i starego szlachcica niech zwiążą i strzegą, póki rozkazu nie wydam. To rzekłszy, zwrócił się do Kryczyńskiego i Adurowicza: Za nie pomogę wam słaby, ale siądę na koni, choć popatrzę, a wy, towarzysze mili, poczynajcie, poczynajcie! Kryczyński i Adurowicz rzucili się natychmiast we drzwi. On zaś wyszedł za nimi i kazawszy sobie konia podać, pojechał do częstokołów spoglądać z bramy wysokiej fortalicji na to, co się w mieście dziać będzie. Wielu lipków poczęło się także wdzierać na wał przez częstokoły, aby oczy swe widokiem rzezi nasycić. Ci żołnierze Nowowiejskiego, którzy w step nie wyszli, widząc gromadzących się lipków i sądząc, że jest coś do widzenia w mieście, pomieszali się zaraz z nimi bez cienia trwogi lub podejrzenia. Zresztą było tych piechurów zaledwie dwudziestu, reszta była w mieście, w szynkach. Tymczasem ściachy Adurowicza i Kryczyńskiego rozsypały się w mgnieniu oka po miasteczku. Byli w tych ściachach niemal wyłącznie lipkowie i czeremisy, zatem dawniejsi mieszkańcy Rzeczypospolitej, po większej części szlachta. Ale że dawno już granice jej opuścili, więc przez ten czas tułaczki stali się wielce do dzikich Tatarów podobni. Dawniejsze żupany ich zdarły się, powszechnie więc byli przybrani w tołuby baranie, wełną do góry nałożone na nagie, zawiędło od wichrów stepowych i dymu ognisk ciała. Broń ich była jednak lepsza od broni dzikich tatarów. Wszyscy mieli szable, wszyscy łuki w ogniu prażone, a wielu samopały. Twarze ich natomiast wyrażały toż samo okrucieństwo i żądze krwi, co twarze ich dobruckich, białogrodzkich lub krymskich współbraci. Teraz, rozsypawszy się po miasteczku, poczęli je przebiegać w różnych kierunkach, krzycząc przeraźliwie i jak gdyby pragnąc się tymi okrzykami wzajemnie zachęcić i podniecić do mordów i grabieży. Ale mimo iż wielu powkładało już obyczajem tatarskim noży w usta, ludność miejscowa złożona, jak i w Jampolu, z Wołochów, Orbian, Greków i częścią z Tatarów, kupców, patrzyła na nich bez żadnej nieufności. Sklepy były pootwierane – Kupcy siedzieli przed sklepami po turecku na ławach, przesuwając paciorki różańców. Krzyki lipków sprawiły tylko to, że patrzono na nich ciekawiej, w przypuszczeniu, iż igrzysko jakoweś sobie wyprawiają. Nagle jednak na rogach rynku podniosły się dymy i z ust wszystkich lipków zabrzmiało wycie tak okropne, że blady przestrach ogarnął Wołochów, Ormian i Greków, wszystkie ich niewiasty i dzieci. Naraz zabłysły szable i ulewa strzał lunęła na spokojnych mieszkańców. Krzyki ich, huk zamykanych na prędce drzwi i okiennic, pomieszały się z tętentem koni i wyciem grabieżników. Wtem rynek zawlukuł się dymami. Podniosły się głosy. Gore! Gore! Jednocześnie poczęto odbijać sklepy, domy, wywłóczyć za włosy przerażone niewiasty, wyrzucać na ulicę statki, safiany, towary sklepowe, pościel, z której pióra podniosły się zaraz obłokiem ku górze. Rozległy się jęki wyżynanych mężów, lament, wycia psów, ryk bydła, które pożar ogarniał w tylnych zabudowaniach. Czerwone języki ognia, widne nawet w dzień na tle czarnych kłębów dymu, strzelały coraz wyżej ku niebu. W Fortalicji zaś Azjowi jeźdźcy rzucili się zaraz z początku rzezi na bezbronnych po większej części piechurów. Nie było tam prawie walki. Kilkanaście nożów pogrążyło się niespodzianie w każdej polskiej piersi. Potem poobcinano głowy nieszczęsnym i zniesiono je do kopyt azjowego konia. Tuchaj Bejowicz pozwolił większej części lipków iść, połączyć się w krwawej robocie ze współbraćmi, sam zaś stał i patrzył. Dym przesłaniał robotę Kryczyńskiego i Adurowicza. Sfont spalenizny doleciał aż do Fortalicji, miasto zapłonęło jak stos olbrzymi, dymy przesłaniały widok. Czasem tylko w tych dymach rozlegał się wystrzał samopału, jakoby piorun w chmurze. Czasem mignął uciekający człowiek lub oddział lipków w pościgu. Azja stał ciągle i patrzył, mając w sercu radość. Srogi uśmiech rozszerzał mu wargi, z których błyskały białe zęby uśmiech tym sroższy, że pomieszany z bólem przyszłej rany. Prócz radości i pycha wzbierała w sercu młodego lipka. Zarzuciło to, z w ciężar udawania i pierwszy raz folgę nienawiści ukrywanej przez długie lata. Teraz czuł się sobą, czuł się prawdziwym Azją, synem Tuchajbejowym. Lecz jednocześnie wstał w nim dziki żal, że Basia nie ogląda tego pożaru, tej rzezi, że go nie może widzieć w nowym jego zawodzie. Kochał ją, a jednocześnie rozpierało go dzikie pragnienie zemsty nad nią. Stałaby o to tu, przy koniu, myślał sobie, i za włosy bym ją trzymał, i nóg by mi się czepiała, a potem bym ją wziął, i usta bym jej wycałował, i byłaby moja, moja, moja niewolnica. Od desperacji wstrzymywała go tylko nadzieja, że może oddziały posłane w pościg, albo te, które zostawił po drodze, sprowadzą ją na powrót. Nadziei tej uczepił się jak tonący deski, i to dodawało mu siły. Nie mógł myśleć wyłącznie o stracie jej, bo zbyt wiele myślał o chwili, w której ją odzyska i weźmie. Stał wedle bramy, póki wyżynane miasto nie ucichło, co w prędce się stało, bo ściachy, a durowicza i Kryczyńskiego tyle prawie liczyły głównie całe miasteczko, więc pożar tylko przetrwał jęki ludzkiej huczał jeszcze do wieczora. Azja zlazł z konia i poszedł wolnym krokiem do obszernej izby. Tam na środku nasłano mu skór baranich, na których zasiadł i czekał przybycia dwóch rotmistrzów. Ci nadeszli niebawem, a z nimi setnicy. Wszystkie ich twarze były uradowane, bo łup przeszedł oczekiwania. Miasteczko podniosło się już wielce od czasów inkursji chłopskiej i było zamożne. Wzięto też około stu młodych niewiast i gromadę dzieci od lat dziesięciu, które można było pomyślnie sprzedać we wschodnich bazarach. Mężczyzn. Stare niewiasty i zbyt małe, niezdolne do drogi dzieci wycięto. Ręce Lipków dymiły od krwi ludzkiej, a w swych tołubach wnieśli zapach spalenizny. Wszyscy zasiedli na oku Azji i Kryczyński przemówił. — Kupa popiołów, jeno, po nas zostanie. Nim komendy wrócą, moglibyśmy jeszcze na Jampol ruszyć. Dobra tam wszelkiego tyle albo więcej, w wrażkowie. — Nie! — Rzekł Tuchaj Bejasyn. W Jampolu są moi ludzie, którzy miasto zażgną, a nam czas w hanowej sułtańskie ziemie. Jak przykażesz, wrócimy ze sławą i łupem, ozwali się lotmistrze i dziesiętnicy. Tu w Fortalicji są jeszcze niewiasty i ów szlachcic, który mnie hodował, rzekł Azja. Słuszna należy mu się nagroda. To rzekłszy zaklaskał w ręce i kazał sprowadzić jeńców. Sprowadzono ich niebawem, panią Boską, zalaną łzami Zosie, bladą jak chusta Ewkę i starego pana Nowowiejskiego. Ten miał ręce i nogi łykami skrępowane. Wszyscy byli przerażeni, ale jeszcze więcej zdumieni tym, co się stało, a co było zupełnie dla nich niezrozumiałe. Ewka jedna, lubo gubiąc się w domysłach, co przychodziło się z panią Wołodyjowską, dlaczego Azja nie pokazywał się dotąd, dlaczego uczyniono rzeź w mieście, a ich jako niewolników wiązano. Domyślała się jednak, że idzie o jej porwanie, że Azja wściekł się po prostu z miłości dla niej i nie chcąc w pysze swej prosić jej o rękę ojca, postanowił siłą ją porwać. Było to wszystko samo przez się straszne, ale Ewka przynajmniej nie drżała o własne życie. Jeńcy wprowadzeni nie poznali Azji, bo twarz jego była niemal zupełnie zawiązana lecz przestrach tym bardziej schwytał za kolana niewiasty. W pierwszej chwili bowiem sądziły, że to dzicy tatarzy, jakimś niepojętym sposobem, starli lipków i zawładnęli Raszkowem. Dopiero widok kryczyńskiego Jadurowicza przekonał je, że właśnie znajdują się w ręku lipków. Czas jakiś patrzyli w milczeniu, jedni na drugich. Wreszcie, stary pan Nowowiejski ozwał się niepewnym, ale silnym głosem. W jakichże jesteśmy rękach? Azja począł odkręcać z głowy nawiązki i wkrótce ukazała się spod nich twarz jego, niegdyś piękna, choć dzika, teraz oszpecona raz na zawsze ze złamanym nosem i czarno plamą zamiast jednego oka. Twarz straszna, skupiona zimą, zimną zemstą i uśmiechem do konwulsyjnego wykrzywienia podobnym. Przez chwilę jeszcze milczał, po czym utkwił swe jarzące oko w starym szlachcicu i odrzekł. W moim, duchajbejowego syna, ale stary Nowowiejski poznał go, nim się wymienił. Poznała i Ewka, choć serce ścisnęło się jej przerażeniem i wstrętem na widok tej potwornej głowy. Dziewka zakryła oczy niezwiązanymi rękoma, a szlachcic otworzył usta, począł mrugać ze zdumieniem oczyma i powtarzać – Azja, Azja! Któregoś wać pan hodował, któremuś był ojcem i któremu pod twą rodzicielską ręką grzbiet krwią opływał. Szlachcicowi krew napłynęła do głowy. – Zdrajco! – rzekł. Przed sądem odpowiesz za swe uczynki, iż o. Mam jeszcze syna. I masz córkę, odpowiedział Azja, za którąś mnie puchą na śmierć kazał ćwiczyć. A tę córkę ja teraz ostatnie mordyńcowi daruję, aby zaśmiał w niej sługę i rozkosz. Wodzu, daruj ją mnie! ozwał się nagle Odurowicz. Azja, Azja, jam ciebie zawsze! krzyknęła Ewka rzucając się do jego nóg. Lecz on ją kopnął nogą, a Adurowicz chwycił ją za ramiona i począł ciągnąć ku sobie po podłodze. Pan Nowowiejski stał się z czerwonego siny. Łyka skrzypiały na jego rękach, tak je naprężał, a z ust wydobywały się niezrozumiałe słowa. Azja podniósł się ze skór i szedł ku niemu, z początku wolno, potem coraz prędzej, jak dzikie zwierzę, pragnące rzucić się na zdobycz. Na koniec, przyszedłszy blisko, schwytał go zakrzywionymi palcami swej chudej dłoni za wąsy, drugą zaś począł go bić bez miłosierdzia po twarzy i głowie. Chrapliwy ryk wyrywał się z jego gardzieli. Na koniec, gdy szlachcic padł na ziemię, Tuchajbejowicz klęknął mu na piersi i nagle jasny blask noża rozświecił mrok izby. Miłosierdzia, ratunku! Wyła Ewka. Leczadurowicz uderzył ją w głowę, a potem swą szeroką dłoń położył na jej usta. Azja tymczasem zażynał pana Nowowiejskiego. Widok był tak straszny, że nawet dziesiętnikom lipkowskim uczyniło się zimno w piersiach. Azja bowiem z wyrachowanym okrucieństwem zwolna wodził nożem po gardle nieszczęsnego szlachcica, a ów rzęził i chrapał okropnie. Z otwartych żył krew bluzgała coraz silniej na ręce Rezuna i strumieniem ciekła na podłogę. Wreszcie rzężenie i chrapanie cichło stopniowo tylko powietrze poczynało świstać w przeciętej gardzieli, a nogi umierającego drgając konwulsyjnie kopały ziemię. Azja wstał. Oko jego padło teraz na bladą i słodką twarzyczkę Zosi Boskiej, która zdawała się zmarłą, bo zemdlona zwieszała się przez ramię podtrzymującego ją lipka i rzekł: — Tę dziewkę zachowuję sobie, póki jej nie daruję lub nie przedam. Po czym zwrócił się do Tatarów. A teraz. Jeno, pościg wróci, pójdziem na sułtańską ziemię. Pościg wrócił w dwa dni później, ale z próżnymi rękoma. Więc poszedł Tuchajbejowicz na sułtańską ziemię z rozpaczą i wściekłością w sercu, zostawując po sobie szarą i niebieskawą kupę popiołów. Rozdział czterdziesty. 10 do 12 mil ukraińskich oddzielało owe miasta, przez które przejeżdżała Basia schreptiowa Raszkowa, czyli cała owa droga Dniestrzańskim szlakiem wynosiła około 30. Prawda, że z noclegów wyruszano jeszcze po ciemku i nie zatrzymywano się aż późną nocą, jednakże cały pochód wraz z popasami, mimo trudnych przepraw i przejazdów, odbył się w trzy dni ówcześni ludzie, ówczesne wojska nie czyniły zwykle pochodów tak i szybkich, ale kto chciał lub musiał, mógł je czynić. Biorąc to na uwagę, Basia wyrachowywała sobie, że odwrotna droga, droga do Chreptiowa, powinna jej zabrać jeszcze mniej czasu, zwłaszcza, że odbywała ją konno i że droga ta była ucieczką, w której ratunek od szybkości zależał. Pierwszego jednak dnia pomiarkowała zaraz, że się łudzi, bo nie mogąc uciekać dniestrzańskim szlakiem, jeno kołując stepami, musiała nadkładać ogromnie drogi. W dodatku mogła zbłądzić i było prawdopodobnym, że zbłądzi. Mogła trafić na odtajałe rzeki, na nieprzebyte gąszcze leśne, na błota zimą nawet niezamarzające, na przeszkody od ludzi lub zwierza, więc chociaż i nocami zamierzyła wciąż pędzić, mimo chęci utwierdzała się w przekonaniu, że nawet gdyby jej szło pomyślnie, Bóg wie, kiedy staniech w chreptiowie. Udało jej się wyrwać z ramion Azji, lecz co dalej będzie? Niewątpliwie wszystko było lepsze od tych ohydnych ramion. Jednakże na myśl, co ją czeka, krew ścinała jej się lodem w żyłach. Oto przyszło jej zaraz do głowy, że jeśli będzie szczędzić konie, może zostać doścignięta. Lipkowie znali te stepy na wylot i skryć się w nich przed ich okiem, przed pogonią, było prawie niepodobieństwem. Oni to przecież po całych dniach ścigali nawet wiosną i latem tatarów, gdy kopyta końskie nie zostawiały śladów w śniegu, w rozmiękłej ziemi. Oni czytali w stepie jak w otwartej księdze. Oni przezierali te równie jak orły, umieli w nich wietrzyć jak psy gończe im życie całe schodziło na pościgach. Próżno tatarzy szli nieraz strumieniami, by nie zostawić śladów. Kozacy, Lipkowie i Czeremisy, zarówno jak i polscy stepowi Zagończycy, umieli ich odnaleźć sposobami na ich sposoby odpowiedzieć i wpaść tak nagle, jakby spod ziemi wyrośli. Jakże tu uciekać przed takim ludem? Chyba zostawić ich tak daleko za sobą, by sama odległość uczyniła pościg niemożliwym. Ale w takim razie popadają konie. Popadają niechybnie, jeśli ciągle będę tak iść jak dotąd. Myślała z przerażeniem Basia, spoglądając na mokre, dymiące ich boki i na pianę, która płatami spadała na ziemię. Więc chwilami zatrzymywała bieg i poczynała słuchać, ale wówczas w każdym powiewie wiatru, w szmerze liści obrastających jary, w suchym szeleście, z jakim uderzało się wyschłe łodygi stepowych badylów, w szumie skrzydeł przelatującego ptaka, nawet w ciszy pustynnej dzwoniącej w uszach, słyszała odgłosy pogoni. I przerażona znów wypuszczała konie i biegła szalonym pędem, póki chrapanie ich nie oznajmiło, że nie mogą tak biec dalej. Ciężar samotności i niemocy przygniatał ją coraz silniej. Ach, jaką szczyła się sierotą, jakiż żal, równie ogromny jak niesłuszny, wzbierał w jej sercu do wszystkich ludzi, do najbliższych i najdroższych, że tak ją opuścili. Potem pomyślała jeszcze, że to pewnie Bóg ją każe za jej żądze przygód, za jej wyrywanie się na wszystkie łowy, na wyprawy, wbrew nieraz chęciom męża, za płochość i brak statku. Pomyślawszy to, rozpłakała się serdecznie i podniósł główkę do góry, jęła powtarzać chlipiąc. — Łukasz, ale nie opuść! Michała nie każ! Michał niewin. Tymczasem zbliżała się noc, a z nią chłód, pomroka Niepewność drogi i niepokój. Przedmioty poczęły się zacierać, mącić, tracić określone kształty, a zarazem jakby się ożywiać tajemniczo i czaić. Nierówności na zrębach wysokich skał wyglądały jakby głowy poprzybierane w czapki spiczaste i okrągłe, które wychylają się za jakichś olbrzymich murów i spoglądają cicho, a złożyczliwie, kto tam przejeżdża dołem. Gałęzie drzew poruszane powiewem miały jakieś ruchy ludzkie. Jedne kiwały na basie, niby chcąc ją przywołać i tajemnicę jakąś straszną jej powierzyć. Drugie zdawały się mówić i ostrzegać: nie zbliżaj się. Skarpy przewróconych drzew podobne były do jakichś potwornych istot, skurczonych do skoku. Basia była odważna, bardzo odważna, ale jak wszyscy ówcześni ludzie, przesądna. To też gdy pomroka zapadła zupełnie, włos wyprężał się jej na głowia, dreszcz przechodził przez ciało na myśl o nieczystych siłach, które mogą zamieszkiwać te strony. Bała się szczególnie upiorów. Wiara w nie była szczególnie rozpowszechniona po całym Naddniestrzu z powodu sąsiedztwa Multan. I właśnie te strony koło Jampola i Raszkowa miały pod tym względem złą sławę. Tylu tu ludzi schodziło ustawicznie ze świata nagłą śmiercią, bez spowiedzi rozgrzeszenia. Basia przypomniała sobie wszystkie opowieści, które wieczorami w chreptiowie prawili przy ogniu rycerzy. Więc o dolinach przepaścistych, w których, gdy wiatr powiał, zrywały się nagle jęki. Jezu, Jezu. O płomieniach błędnych, w których coś chrapało o śmiejących się skałach, o bladych dzieciach, sysunach z zielonymi oczyma i potwornej głowie, które prosiły, by je zabrać na koń, a zabrane poczynały wysysać krew. Wreszcie o głowach bez kadłubów, chodzących na pajęczych nogach i o najstraszniejszych z tych wszystkich okropności, dorosłych upiorach, czyli tzw. z wołoska brukołakach, które wprost rzucały się na ludzi. Basia poczęła się żegnać znakiem krzyża i nie ustawała do puty, dopóki nie zemdlała jej ręka, a jej wówczas odmawiała litanie, bo żadną inną bronią przeciw nieczystym siłom nie można było nic poradzić. Otuchy dodawały jej konie, które nie okazując żadnej trwogi parskały raźno. Chwilami dłonią klepała kark swego Dzianeta, jakby chcąc się tym sposobem przekonać, że się na rzeczywistym znajduje świecie. Noc, z początku bardzo ciemna, stawała się zwolna jaśniejszą i wreszcie przez rzadką mgłę zamigotały gwiazdy. Dla Basi była to okoliczność nadzwyczaj pomyślna, bo naprzód strach jej zmniejszył się, a powtórę, patrząc na wielki wóz, mogła się kierować ku północy, czyli w stronę chreptiowa. Rozglądając się po okolicy, wyrachowała sobie, że oddaliła się już znacznie od Dniestru, bo mniej tu było skał, kraj rozłożysty, więc obłych wzgórz porośniętych dębiną i częste obszerne równie. Raz po raz jednak musiała przebywać jary i spuszczała się w nie zawsze z obawą w sercu. W głębiach ich bowiem było ciemno i chłód tam leżał surowy, przenikliwy. Niektóre tak były strome, iż należało je objeżdżać. Z czego wynikała wielka strata czasu i nadkładanie drogi. Gorzej jednak było ze strumieniami i rzeczkami, których sieć cała płynęła od wschodu ku dniestrowi. Wszystkie były już rozmarznięte, i konie chrapały bojaźliwie wchodząc nocą w nieznane, o niewiadomej głębinie wody. Basia przeprawiała się tylko w tych miejscach, gdzie rozłożysty brzeg pozwalał przypuszczać, że rozlana szeroko woda jest płytka. Jakoż po większej części tak bywało. W niektórych jednak przeprawach woda dochodziła do połowy brzuchów końskich. Basia wówczas klękała, obyczajem żołnierskim, na kulbacie i trzymając się rękoma za przednią kulę, starała się nie zamoczyć nóg. Jednakże nie ze wszystkim się jej to udało i wkrótce zimno, dotkliwe, chwyciło ją od stóp do kolan. Daj Boże dzień, pojadę raźniej, powtarzała sobie co chwila. Na koniec wyjechała na obszerną równinę, porosłą rzadkim lasem, i widząc, że konie ledwie już nogi wloką, zatrzymała się na wypoczynek. Oba rumaki powyciągały w tej chwili szyję ku ziemi i wysuwając jedną z nóg przed nich, poczęły skubać chciwie mchy i zwiędłą trawę. W lesie była zupełna cisza, którą przerywał tylko donośny oddech koni i chrupotanie traw w ich potężnych szczękach. Zaspokoiwszy, a raczej oszukawszy pierwszy głód, oba rumaki miały widocznie ochotę się wytarzać, ale Basia nie mogła dogodzić tej ich chęci. Nie śmiała nawet popuścić popręgów i sama zleść na ziemię, bo chciała być w każdej chwili do dalszej ucieczki gotową. Przesiadła się jednak na Azjowego Buchmata, bo Dzianet niósł ją już od ostatniego południowego popasu a lubodzielny i szlachetną krew w żyłach mający był jednak od Bachmata delikatniejszy. Urządziwszy to, po pragnieniu, które gasiła kilkakrotnie w czasie przepraw, poczuła głód, więc zaczęła jeść owo siemię, którego woreczek znalazła przy kulbace Tuchaj-Bejowicza. Wydało jej się bardzo dobre, choć nieco zgorzkniałe, więc jadła, dziękując Bogu za ten niespodziany posiłek. Lecz jadła oszczędnie, wystarczyło aż do chreptiowa, Potem zaraz sen ją kleić z nieprzepartą siłą jej powieki, ale równocześnie, gdy ruch koński przestał ją rozgrzewać, przejęło ją dotkliwe zimno. Nogi miała zupełnie skostniałe. Czuła też niezmierne znużenie w całym ciele, szczególnie w krzyżu i w ramionach, wysilonych pasowaniem się z Azją. Ogarnęła ją wielka słabość i oczy jej przymknęły się. Lecz po chwili otworzyła je przemocą. Nie w dzień w czasie jazdy spać będę pomyślała, bo jeśli teraz zasnę to zmarznę. Jednakże myśli jej mąciły się coraz bardziej lub zachodziły jedne na drugie przedstawiając bezładne obrazy, w których puszcza, ucieczka, pogoń, Azja, mały rycerz, Ewka i ostatnie zdarzenia mieszały się ze sobą w pół sen, w półjawę. Wszystko to gdzieś biegło naprzód, jak biegnie fala gna na wiatrem, a ona, Basia, Biegła razem, bez strachu, bez radości, jakoby z umowy. Azja nie by ją gonił, ale jednocześnie rozmawiał z nią i frasował się o konie. Pan Zagłoba gniewał się, że wieczerza wystygnie. Michał pokazywał drogę, a Ewka jechała za nimi w saniach, jedząc daktyle. Potem te osoby zacierały się coraz bardziej, jak gdyby je poczęła przesłaniać mglista zasłona lub pomroka, i stopniowo nikły. Została tylko ciemność jakaś dziwna. Bo lubo wzrok nie przebijał jej wcale, wydawała się jednak pustą i idącą niezmiernie daleko. Przenikała ona wszędzie, przenikała następnie do głowy Basi i pogasiła w niej wszystkie widzenia, wszystkie myśli, jak powiew wiatru gasi palące się nocą na otwartym powietrzu pochodnie. Basia usnęła, ale może na szczęście dla niej, zanim chłód zdołał zważyć krew w jej żyłach, obudził ją niezwykły hałas. Konie szarpnęły się nagle. Widocznie działo się w puszczy coś nadzwyczajnego Basia odzyskawszy w jednej chwili przytomność Chwyciła azjowy muszkiet i pochylona na koniu Ze skupioną uwagą i rozdętymi nozdrzami Poczęła nasłuchiwać Była to tego rodzaju natura Że każde niebezpieczeństwo w pierwszym mgnieniu oka Budziło w niej czujność, odwagę i gotowość do obrony Lecz tym razem, przysłuchawszy się pilniej Uspokoiła się zaraz Odgłosy, które ją zbudziły, były rechtaniem dzikich świń. Czy basiory podbierały się ku warchlakom, czy też odyńce poczęły się ciąć o samury, dość, że naraz rozebrzmiała cała puszcza. Ów warchoł odbywał się niezawodnie dość daleko, ale wśród ciszy nocnej i powszechnego uśpienia wydawał się tak bliskim, iż Basia słyszała nie tylko rechtanie i kwiki, ale świst głośny oddychających gwałtownie nozdrzy. Nagle rozległ się łomot tentent, trzask łamanych chrustów i całe stado, lubo niewidzialne dla Basi, przeleciawszy w pobliżu, pogrążyło się w głębiach puszczy. A w onej niepoprawnej basi, mimo jej strasznego położenia, zbudziła się na mgnienie powieki żyłka myśliwska i zrobiło się jej żal, że nie widziała przelatującego stada. Człowiek by się trochę przypatrzył, rzekła sobie w duszy. Ale nic to. Jadąc tak lasami, pewnie jeszcze co zobaczę. I dopiero po tej uwadze, przypomniawszy sobie, że lepiej nic nie widzieć, a jak najprędzej uciekać, puściła się w dalszą drogę. Nie można było stać dłużej jeszcze i dlatego, że chłód ogarniał ją coraz dotkliwszy, a ruch koni rozgrzewał ją znacznie mało stosunkowo nużąc. Konie za to, które nieco tylko mchu i zmarzłych traw zdołały uszczknąć, ruszyły wielce niechętnie i z pospuszczanymi głowami. Szron w czasie postoju okrył im boki i zdawało się, że ledwie nogi w loką szły przecie od południowego popasu, niemal bez wytchnienia. Przejechawszy polanę, z oczyma utkwionymi w wielki wóz na niebie, Basia pogrążyła się w puszczę, niezbyt gęstą, ale pagórkowatą, poprzecinaną wąskimi jarami. Stało się też i ciemniej, nie tylko z powodu cienia, jakie rzucały rozłożyste drzewa, ale także i dlatego, że opary podniosły się z ziemi i skryły gwiazdy. Trzeba było jechać na oślep. Jedne tylko jary dawały Basi jakąkolwiek wskazówkę, że posuwa się w słusznym kierunku, bo to wiedziała, że wszystkie one ciągną się od wschodu ku Dniestrowi, że więc przebywając coraz nowe zdąża wciąż ku północy. Pomyślała jednak, że mimo tej wskazówki grozi jej zawsze albo zbytnie oddalenie się od Dniestru, Albo zbytnie zbliżenie się ku niemu. I jedno i drugie mogło być niebezpieczne, bo w pierwszym razie wypadłoby nam mnożyć ogromnie drogi, a w przeciwnym mogła wyjechać na jampol i tam wpaść w ręce wraże. Czy zaś była jeszcze przed jampolem, czy właśnie na jego wysokości, czy też zostawiła go już za sobą, o tym nie miała najmniejszego pojęcia. Prędzej będę wiedziała, kiedy ominę Mohilów, mówiła sobie, bo tam leży wiarze wielkim i ciągnącym się daleko, którem może poznam. Po chwili, spojrzawszy w niebo, myślała dalej. Daj mi Boże przebrać się jeno za Mohilów, bo tam zaczyna się już Michałowe panowanie, tam mnie już nic nie ustraszy. Tymczasem noc stała się jeszcze ciemniejszą. Szczęściem na podłożu leśnym leżał tu już śnieg, na którego białym tle można było odróżniać ciemne pnie drzew, niższe konary i omijać je. Natomiast musiała Basia jechać wolniej i skutkiem tego na duszę je padły znów te strachy przed siłą nieczystą, które na początku nocy ścinały jej krew lodem. Jeśli zobaczę świecące ślepie nisko, rzekła do swej strwożonej duszy nic to, to będzie wilk, ale jeśli na wysokości człowieka w tej samej chwili krzyknęła głośno: W imię ojca i syna! Bo czy to było złudzenie, czy może dziki zdep siedział na gałęzi? Dość, że Basia wyraźnie ujrzała parę błyszczących ślepiów na wysokości człowieka. Z trwogi jej samej zaszły oczy pomroką, ale gdy przejrzała znowu, nie było już nic widać. Tylko jakiś szelest dał się słyszeć między konarami. Tylko jej serce tłukło się w piersiach tak głośno, jak gdyby chciało pierś rozsadzić. Jechała dalej, długo, długo wzdychając do światła dziennego. Noc dłużyła się jednak niezmiernie. Wkrótce potem znów rzeka przegrodziła jej drogę. Basia była już dość daleko za polem nad brzegiem Rosawy, ale nic nie wiedziała, gdzie jest. Odgadywała tylko, że jednak posuwać się musi wciąż na północ, skoro napotkała nową rzekę. Odgadywała także, że noc musi już być na schyłku, bo chłód powiększył się znacznie. Widocznie brał mróz. Tuman opadł i gwiazdy ukazały się znowu, jeno bledsze, niepewnym światłem świecące. Na koniec ciemność poczęła blednąć stopniowo. Pnie, gałęzie i gałązki stawały się widoczniejsze. W lesie zapanowała zupełna cisza. Dniało. Po pewnym czasie Basia mogła już odróżnić maść koni. Na koniec na wschodzie, między gałęziami drzew, ukazała się taśma świetlista. Czynił się dzień i to dzień pogodny. Wówczas Basia poczuła niezmierne znużenie. Usta jej otwierały się przeciągłym poziewaniem, a oczy kleiły się. Niebawem zasnęła mocno, ale na krótko, bo zbudziła ją gałąź, o którą zawadziła głową. Szczęściem konie szły niezmiernie wolno, poskubując po drodze mchy, więc uderzenie było tak lekkie, iż nie przyczyniło jej żadnej szkody. Słońce wstało już i blade, śliczne jego promienie przedzierały się bez, przez bezlistne gałęzie. Na ów widok otucha wstąpiła w serce Basi. Między sobą a pogonią zostawiło już przecie tyle stepu, tyle gór, jarów i całą noc. — Byle mnie nie schycili ci z Jampola lub z Mohilowa, to tam ci już chyba nie zgonią — rzekła sobie. Liczyła i na to, że w początku ucieczki jechała skalistym podłożem, za czym kopyta nie mogły zostawiać śladów. Lecz wkrótce ogarnęło ją znów zwątpienie. Lipkowie i na skałach, i na kamieniach śladów dopatrzą, a będą ścigać za wzięcie, chyba że im konie popadają. To ostatnie przypuszczenie było najprawdopodobniejsze. Dość Basi było spojrzeć na swoje konie. I Dzianiet, i Bachmat miały boki wpadłe, głowy pospuszczane, wzrok zgasły. Idąc raz w raz schylały łby ku ziemi, by zachwycić nieco mchu, lub skubały mimochodem rudeliście liście więdnące tu i ówdzie na niskich drzewach dębowych. Musiała też trawić jej gorączka, bo u wszystkich przepraw piły chciwie. Mimo tego Basia, wydostawszy się na nieporośnięte pole między dwoma borami, puściła znowu w skok utrudzone rumaki i pędziła tak aż do drugiego boru. Po przejechaniu onego trafiła na drugą polanę, jeszcze obszerniejszą i wzgórzystą. Za wzgórzami, w odległości mniej więcej ćwierć mili, widać było dym podnoszący się strzeliście jak sosna ku niebu. Było to pierwsze zamieszkałe miejsce, na jakie trafiła Basia, bo zresztą kraj ten, z wyjątkiem samego pobrzeża, był, a raczej zmieniony został w pustynie, nie tylko wskutek napadów tatarskich, ale wskutek ciągłych wojen polsko-kozackich. Po ostatniej wyprawie pana Czarnieckiego, której ofiarą padła Busza, miasteczka zeszły na liche osady, wsie pozarastały młodym lasem, a przecie po panu Czarneckim tyle jeszcze było wypraw. Tyle bite w tyle rzezi, aż do ostatnich czasów, w których wielki Sobieski wydarł te kraje nieprzyjacielowi. Życie poczynało się w nich znów zwolna pienić. Ten jednak szlak, którym jechała Basia, szczególniej był pusty. Kryli się w nim tylko zbuje, lecz i tych wygniotły już prawie zupełnie komendy stojące w Raszkowie, Jampolu, Mohilowie i Chreptiowie. Pierwszą myślą Basi na widokowego dymu było jechać ku niemu. Odnaleźć hutor, czy też szałas, czy wreszcie prosto ognisko, ogrzać się przy nim i pożywić. Lecz wkrótce przyszło jej do głowy, że w tych stronach lepiej spotkać się ze stadem wilków niż z ludźmi. Ludzie byli tu dziksi i okrutniejsi od zwierząt. Owszem, należało pognać konie i mijać czym prędzej to leśne ludzkie schronisko, bo tylko śmierć mogła w nim czekać. Na samym skraju przeciwległego boru spostrzegła Basia mały stuk siana, więc nie zważając już na nic, zatrzymała się przy nim, by konie pokarmić. Te jadły chciwie, zanurzając głowy razem z uszami w stuk i wyciągając spore wiechetki siana. Na nieszczęście przeszkadzały im wielce mun sztuki, ale Basia nie chciała ich rozkiełznać, tak sobie słusznie rozumując, tam gdzie było dym widać musi być jakiś hutor, — Że zaś tu stóg stoi, więc w hutorze mają konie, na których mogliby mnie ścigać, że czym trzeba być gotową? Spędziła jednak przy stogu z godzinę czasu, także konie podjadły nieźle, a i ona sama pożywiła się siemieniem. Ruszywszy dalej i przejechawszy kilka stajań, spostrzegła nagle przed sobą dwóch ludzi niosących pęki chrustu na plecach. Jeden był człowiek niestary, ale na pier nie pierwszej już młodości, z twarzą poznaczoną ospą i z kosymi oczyma, szpetny, straszny, o okrutnym, zwierzęcym wyrazie oblicza. Drugi, młody wyrostek, był obłąkany. Można to było poznać na pierwszy rzut oka po jego głupkowatym uśmiechu i nieprzytomnym wzroku. Obaj na widok jeźdźca i koni porzucili pęki chrustu na ziemię i widocznie zlękli się bardzo. Ale spotkanie było tak niespodziane i stali tak blisko, że nie mogli uciekać. Sława Bohu, ozwała się Basia. Na wiki wików. A jakoś jest w hutor. A po co on ma się nazywać? Od chata. Daleko zaś do Mohilowa? My nie znajem. Tu starszy począł się pilnie przypatrywać twarzy Basi. Ponieważ miała na sobie męski ubór, ubiór wziął ją za wyrostka. I zaraz na twarzy jego miejscu dawnego strachu pojawiła się zuchwałość i okrucieństwo. A siowy taki maladzięki, panie liceer. A to biszczo? A sami jedziecie? Mówił chłop, postępując krok naprzód. Wojsko za mną idzie. ów zatrzymał się, popatrzył na ogromną polanę i odparł. Nieprawda. Nikogo nie ma. To rzekłszy, postąpił jeszcze parę kroków. Kose oczy zaświeciły mu ponuro, a jednocześnie, złożywszy usta, począł naśladować głos przepiórki, widocznie chcąc kogoś w ten sposób przywabić. Wszystko to wydało się Basi nader złowrogim, więc bez wahania wymierzyła mu krócice w piersi: Milcz, bo zginiesz! Hub zamilkł, a co więcej, rzucił się natychmiast plackiem na ziemię. To samo uczynił obłąkany wyrostek, ale ów począł przy tym wyć ze strachu jak wilk. Być może że w swoim czasie umysł jego obłąkał się z jakiegoś postrachu, bo teraz wycie jego brzmiało okropnym przerażeniem. Basia wypuściła konie i pomknęła jak strzała. Szczęściem las był niepodszyty, a drzewa stały rzadko. Wkrótce też zaświeciła nowa polana, wąska, ale bardzo długa. Konie podjadłszy przy stogu nabrały nowych sił i gnały wichrem. Dopędzą do domu, siędą na konie i będą mnie ścigali myślała Basia. Pocieszało ją tylko to, że konie dobrze idą i że od miejsca, w którym spotkała owych ludzi, do hutoru było dość daleko. Nim dojdą do chaty, nim konie wyprowadzą, ja tak jadąc będę od nich w mili albo we dwóch. Istotnie tak było, ale gdy upłynęło kilka godzin i Basia, przekonawszy się, że nie jest ściganą, zwolniła biegu, wielki przestrach, wielkie pognębienie opanowało jej serce, a do oczu cisnęły się przemocą łzy. Spotkanie owo nauczyło ją, czym są ludzie w tych stronach i czego można się było od nich spodziewać. Wprawdzie nie było to dla niej niespodziane, i z własnego doświadczenia i z opowiadań chrzeptowskich wiedziała, że dawni spokojni osadnicy albo wynieśli się z tych pustyń, albo i wojna pożarła, ci zaś co pozostali, żyjąc w ustawicznych trwogach wojennych wśród okrutnej zawieruchy domowej tatarskich napadów. W stosunkach, w których człowiek człowiekowi był wilkiem, bez kościołów, wiary, bez innych przykładów, jak przykłady mordu i pożogi, nie znając innego prawa nad pięść, wyzbyli się wszelkich uczuć ludzkich i zdziczęli na podobieństwo zwierza leśnego. Basia wiedziała o tym dobrze. Jednakże człowiek samotny, w pustyniach zabłąkany, w ucisku od głodu i chłody zostający, mimo wiednie przede wszystkim od pokrewnych sobie istot pomocy wygląda. Tak i ona, ujrzawszy w dym siedlisko ludzkie oznaczający, mimowiednie, idąc za pierwszym porywem serca, chciała tam biec, imieniem boskim mieszkańców przywitać i pod ich dachem zmęczoną głowę przytulić. Tymczasem okrutna rzeczywistość wyszczerzyła zaraz na nią zęby jak zły pies. Dlatego serce jej wezbrało goryczą i łzy żalu, a zawodu napłynęły do oczu. Znikąd pomocy jeno od Boga, pomyślała. Bog daj mi już ludzi nie napotkać. Po czym miała rozważać, czemu ów chłop począł udawać przepiórkę? Niechybnie w pobliżu byli jeszcze jacyś ludzie i ów przywołać ich pragnął. Przyszło jej do głowy, że jest na szlaku zbójów, którzy wyparci z jarów nadrzecznych, widocznie schronili się do puszcz głębiej w kraju leżących, w których sąsiedztwo szerokich stepów zapewniało im większe bezpieczeństwo i łatwiejszą w potrzebie ucieczkę. Ale co będzie? Pytała Basia. Gdy ich spotkam kilku lub kilkunastu. Muszkiet to jeden, dwie, krucice to dwóch, szabla, niechby dwóch jeszcze. Jeśli jednak będzie ich więcej, zginę straszną śmiercią. I o ile poprzednio wśród nocy i jej trwóg życzyła sobie, by dzień uczynił się jak najprędzej, teraz tęsknotą wyglądała pomroki, która mogła skryć ją łatwiej przed złymi oczyma. Dwa Dwakroć jeszcze w czasie wytrwałej jazdy zdarzyło jej się przejeżdżać w pobliżu ludzi. Raz ujrzała na skraju wysokiej równi kilkanaście chat. Może nawet nie mieszkali w nich zbóje z rzemiosła, ale wolała je minąć skokiem, wiedząc, że i wieśniacy niewiele są lepsi od zbójów. Drugi raz do uszu jej doszedł odgłos siekier rąbiących drzewo. Upragniona noc okryła wreszcie ziemię. Basia tak już była znużona, że gdy dostała się na goły, nieobrośnięty lasem step, rzekła sobie, tu nie rozbije się od drzewa, za czym usnę teraz, choćbym miała i zmarznąć. Gdy przymykała już oczy, zdało jej się, że Hen w oddali na białym śniegu widzi kilka czarnych punktów, które poruszają się w różnych kierunkach. Przez chwilę jeszcze przezwyciężyła sen. To pewnie wilki, mruknęła z cicha. Nim jednak przejechała kilkadziesiąt kroków, one, punk owe punkta znikły, więc usnęła zaraz tak mocno, że zbudziła się dopiero, gdy Bachmat Azjów, na którym siedziała, zarżał pod nią. Basia obejrzała się w koło. Była na skraju lasu i zbudziła się w porę, inaczej bowiem mogłaby się rozbić o drzewo. Nagle spostrzegła, że drugiego konia nie masz przy niej. Co się stało? Zawołała z trwogą wielką. Stała się jednak rzecz bardzo prosta. Oto Basia uwiązała wprawdzie lejce do uzdy Dzianeta, do kuli kulbaki, na której siedziała sama, ale skostniałe ręce źle jej posłużyły i nie zdołały zadzierzgnąć silnie węzła. Następnie lejce rozwiązały się i znużony koń został, by szukać karmu pod śniegiem lub położyć się. Na szczęście Basia miała krucice nie w olstrach, ale za pasem. Róg z prochem i woreczek z resztką siemienia także były przy niej. Ostatecznie nieszczęście nie byłoby zbyt straszne, bo Bachmat Azjów, jeśli nawet ustępował w szybkości Dzianetowi, to, to natomiast niezawodnie przewyższał go wytrwałością na trud i zimno. Jednakże, baście żal się zrobiło ulubionego rumaka i w pierwszej chwili postanowiła go odszukać. Zdziwiło ją to jednak, gdy obejrzawszy się na step, nie ujrzała go wcale, choć noc była nadzwyczaj widna. Pozostać, pozostał, pomyślała. Nie popędził z pewnością naprzód, ale musiał się położyć w jakimś wgłębieniu i dlatego go nie widzę. Bachman zarżał drugi raz, przy czym zatrząsł się jakoś i uszy położył na karku. Lecz od strony stepu odpowiedziało mu milczenie. Pojadę, poszukam, rzekła Basia. I już zwróciła konia, gdy naraz niespodziewana trwoga schwyciła ją. Zupełnie jakby głos ludzki zawołał: Basiu, nie wracaj! Jakoż w tej chwili ciszę zmąciły inne, złowróżbne głosy, bliskie, a wychodzące niby spod ziemi. Były to wycia, charkotania, skomlenia, jęki, wreszcie kwik okropny, krótki, urwany. Było to wszystko tym straszniejsze, że na stepie nic nie było widać. Basie zimny pot oblał od stóp do głowy, a z jej siniałych warg wyrwał się okrzyk. Co to jest? Co się dzieje? Odgadła wprawdzie od razu, że wilki zażynają jej konia. Lecz nie mogła zrozumieć, dlaczego tego nie widzi, kiedy sądząc po odgłosach, działo się to niedalej, jako jakie pięćset kroków od niej. Nie czas jednak było lecieć na ratunek, bo koń musiał być już rozszarpany, a zresztą trzeba było myśleć o własnym ocaleniu. Więc Basia, wypaliwszy na postrach skrócicy, ruszyła w dalszą drogę. Jadąc, rozmyślała o tym, co się stało, i przez chwilę przemknęło jej przez głowę, że to może nie wilki porwały jej konia. Skoro owe głosy słychać było spod ziemi. Na tę myśl mrówki poczęły zaraz chodzić jej po krzyżach, lecz zastanowiwszy się lepiej przypomniała sobie, iż we śnie majaczyło się jej, że zjeżdża z góry, a potem znów wdziera się na górę. Tak musiało być, rzekła sobie, musiałam śpiąc, przejechać jakiś jar małostromy. Tam został mój dzianet i tam napadli go wilcy. Reszta nocy zesła bez przygody. Bachmat, podjadłszy nieco sianem zeszłego ranka, szedł bardzo wytrwale, tak już sama Basia podziwiała jego siłę. Był to tatarski koń Wilczar, wielkiej urody i wytrwałości prawie bez granic. W czasie krótkich postojów, które czyniła Basia, żarł wszystko nie przebierając mchy, liście, obgryzał nawet korę drzewną i szedł, a szedł. Na polanach puszczała go w skok. Wówczas stękał nieco i oddychał rozgłośnie. Powstrzymywany sapał, trząsł się i spuszczał nisko głowę ze znużenia, ale nie padał. Dzianet, choćby nie zginął pod wilczymi zębami, tak by pewnie nie wytrzymał takiej drogi. Nazajutrz Basia, odmówiwszy poranne pacierze, poczęła czynić rachunek czasu. Azji wyrwałam się w czwartek z południa, mówiła sobie, i jechałam w skok do nocy. Potem przeszła w drodze jedna noc, potem cały dzień, potem znów cała noc i teraz zaczął się trzeci dzień. Chyba pogoń, choćby jej była, musiała już wrócić i chreptiów powinien być niedaleko, bo przecie nie żałowałam koni. Po chwili zaś dodała — Oj, czas, czas już, Boże, zmiłuj się nade mną. Chwila mi brała ją chęć zbliżyć się ku rzece, by przy brzegu prędzej by pomiarkowała, gdzie jest, ale bała się, pomnąc, że pięćdziesięciu łazjowych lipków zostało u pana Gorzyńskiego w Mohilowie. Przychodziło jej na myśl, że kołując tak bardzo, mogła jeszcze nie przejechać Mohilowa. W drodze, o ile sen nie zamykał jej oczu, starała się wprawdzie uważać, pilnie czy nie trafi na jar bardzo obszerny, podobny do tego, w którym leżał Mohilów, ale nie zauważyła nic takiego. Jar zresztą mógł się zwężać i wyglądać zupełnie inaczej przy Mohilowie niż w głębi. Mógł się kończyć albo skręcać o kilkanaście stajań za miastem, słowem, Basia nie miała najmniejszego pojęcia, gdzie się znajduje. Prosiła tylko nieustannie Boga, żeby to było już blisko, bo czuła, że niedługo już nie wytrzyma trudy zimno bezsenność i wreszcie głód. Od trzech dni żywiła się tylko siemieniem, a chociaż oszczędzała go bardzo, jednak ostatnie ziarnko zjadła tego ranka i nic nie było już w woreczku. Teraz mogła się tylko żywić i rozgrzewać nadzieją, że w blisko. Prócz nadziei rozgrzewała ją zapewne i gorączka. Basia czuła doskonale, że ją ma, bo jakkolwiek na świecie było coraz zimniej, a nawet po prostu mroźno, ręce jej i nogi, o ile były na początku podróży skostniałe, o tyle teraz rozpalone i pragnienie dokuczało jej wielkie. Byle przytomności nie utracić, mówiła sobie byle choć na ostatnie tchnienie zdążyć do Chrepciowa zobaczyć Michała, potem dzieje się wola Boża. Przyszło jej znowu przeprawiać się przez liczne strumienie i rzeki, ale albo były płytkie, albo zamarznięte. Na niektórych wierzchem płynęła woda, a spodem był lód twardy i mocny. Jednakże najbardziej ze wszystkiego bała się tych przepraw dlatego, że i Bachmat, jakkolwiek nieustraszony, bał się ich widocznie, wchodząc w wodę lub na lód, Chrapał tulił uszy, częstokroć opierał się, a zmuszony wchodził ostrożnie, stawiając zwolna nogę przed nogą i wietrząc rozdętymi nozdrzami. Było już dobrze z południa, gdy Basia, jadąc gęstym borem, stanęła przed jakąś rzeką, większą od innych, a zwłaszcza znacznie szerszą. Wedle jej przypuszczenia mogła, bo, mogła to być ladawa albo kałusik. Na ten widok zabiło jej serce radością. W każdym razie Chrepciów musiał być niedaleko, choćby go zaś Basia i minęła, zawsze mogła się uważać za ocaloną, bo tam i kraj był więcej osiadły i ludzi mniej się należało obawiać. Rzeka, jak Basia mogła sięgnąć okiem, miała brzegi strome, w jednym tylko miejscu widocznie był szczerk, i spętana lodem woda zachodziła łagodnie na brzeg, jak gdyby rozlana w płytkim, a rozłożystym naczyniu. Brzegi były zupełnie zamarznięte, środkiem tylko płynęła szeroka wstęga wody, lecz Basia spodziewała się, że znajdzie pod nią lód, jak zwykle. Bachmat wszedł, opierając się nieco, jak przy każdej przeprawie, ze zgiętym karkiem i obwąchując nozdrzami śnieg przed sobą. Przybywszy do bieżącej wierzchem wody, Basia uklękła, wedle zwyczaju na kulbace, dzierżąc się obu rękoma za przednią kulę. Woda zachlupotała pod kopytami. Lód był istotnie pod nią twardy, obmoczony. Kopyta uderzały weń jakby w kamień, lecz widocznie hacele podków stępiły się przez długą, a miejscami skalistą drogę. Bo wnet Bachman począł się ślizgać. Nogi rozchodziły mu się, jak gdyby uciekały spod niego. Nagle padł naprzód, aż nozdrza zamoczyły mu się w wodzie, więc zerwał się, padł znów nazad, znów się zerwał, lecz Przerażony począł się rzucać i bić kopytami rozpaczliwie. Basia szarpnęła za uzdę, wtem dał się słyszeć głuchy trzask i zadnie nogi konia aż do kłębów zapadły w głębinę. Jezus! Jezus! krzyknęła Basia. Rumak, stojąc jeszcze przed nimi nogami na twardym gruncie, uczynił straszne wysilenie, lecz widocznie kawały lodu, na których się wspierał, jęły się teraz wysuwać spod jego nóg, bo zapadł głębiej i począł jęczeć chrapliwie. Basia miała jeszcze tyle czasu i tyle przytomności, że chwyciwszy za grzywę rumaka, po jego karku wydostała się na połamany, leżący przed koniem. Tam upadła i zamoczyła się w wodzie. Lecz podniósłszy się, uczuwszy twardy grunt pod nogami, wiedziała, że jest ocaloną. Chciała nawet jeszcze ratować konia, więc przechyliwszy się, chwyciła za lejce i cofając się ku drugiemu brzegowi poczęła je ciągnąć z całej mocy ale Bachman zasuwał się w głębinę i nie mógł już wydostać z niej nawet przednich nóg, by je zaczepić o niepokruszony dotąd lądu. Ilejce wyprężały się coraz silniej, on pogrążał się coraz bardziej. Wreszcie zanurzył się zupełnie, tylko szyja i łeb wystawały mu nad lodem. Począł na koniec stękać prawie ludzkim głosem, wyszczerzając przy tym zęby. Oczy jego patrzyły w basie z nieopisanym smutkiem, jakby jej chciał mówić. Nie ma już dla mnie ratunku puść Lejce bo i ciebie jeszcze wciągnę jakoś nie było dla niego ratunku i Basia musiała puścić Lejce po czym gdy zupełnie skrył się pod lodem poszła na drugi brzeg tam siadła pod ogołoconym z liści krzewem i poczęła szlochać jak dziecko energia jej była chwilowo zupełnie załamana a prócz tego ta gorycz i to rozżalenie, które po spotkaniu się z ludźmi napełniły jej serce, zalały je teraz jeszcze silniej. Oto wszystko było przeciw niej. Błędność, dróg, ciemność, żywioły, człowiek, zwierz, jedna tylko ręka Boża zdawała się nad nią czuwać. W tej dobrej, słodkiej, ojcowskiej opiece złożyła całą swą ufność dziecinną, a obecnie i to ją zawiodło. Było to uczucie, którego Basia nie wypowiedziała sobie tak wyraźnie, ale natomiast w tym silniej odczuwała sercem. Cóż jej pozostawało? Skarga i łzy, a przecież zdobyła się na tyle dzielności, na tyle odwagi, na tyle wytrwania, na ile takie biedne, słabe stworzenie zdobyć się mogło. I oto koń jej się utopił, ostatnia nadzieja ratunku, ostatnia deska ocalenia, jedyne żywe stworzenie, które było przy niej. Bez tego konia nie tylko czuła się bezsilną wobec tej nieznanej przestrzeni, która ją oddzielała od Reptowa, wobec borów, jarów i stepów, nie tylko bezbronną wobec pościgu ludzi i zwierza, ale daleko więcej samotną, daleko bardziej opuszczoną. Płakała, póki jej nie zabrakło łez. Potem przyszło wyczerpanie, zmęczenie i poczucie bezsilności tak silne, że niemal podobne do spokoju. Więc westchnąwszy głęboko raz i drugi, rzekła sobie: Przeciw woli boskiej nie poradzę. Tu już zemrę. I zmrużyła oczy, jak dawniej jasne i wesołe, dziś zgoła zapadnięte, podkrojone. Swoją drogą, lubo ciało jej stawało się z każdą chwilą coraz bardziej ociężałe, myśl biła się jednak w jej głowie jak trwożny ptak. I tak samo serce. Żeby to jej nikt nie kochał na świecie, mniejszy byłby żal umierać, ale przecie ją tak bardzo wszyscy kochali. I wyobraziła sobie, co będzie, jak już zdrada Azji i jej ucieczka staną się głośne. Jak będą jej szukali. Jak znajdą wreszcie siniuchną, zmarzniętą, śpiącą snem wiecznym pod owym krzem nad rzeką. I nagle zwała się głośno. O, to będzie Michalisko desperował. Aj, aj. I potem zaczęła go przepraszać, że to nie jej wina. I ja, Michałku, mówił obejmując go w myśli rękoma za szyję, uczynię wam wszystko, co w mojej mojej mocy, ale trudno, mój drogi. Pan Bóg nie chciał. I naraz owładnęła nią taka serdeczna miłość do ukochanego człowieka, taka chęć, by chociaż umrzeć pobliżył tej drogiej głowy, że zebrawszy siły, podniosła się z brzegu i poszła. Z początku szło jej się niezmiernie trudno. Nogi jej odwykły podczas długiej jazdy odchodzenia doznawała takiego uczucia, jakby szła na cudzych. Szczęściem nie było jej zimno, było jej nawet dość ciepło, bo gorączka nie opuszczała jej ani na chwilę. Pogrążywszy się w las, szła wytrwale naprzód, uważając, aby słońce mieć po lewej ręce. Przeszło ono już istotnie na multańską stronę, bo była to druga połowa dnia, godzina może czwarta. Basia mniej teraz zwracała uwagi na to, by nie zbliżyć się do Dniestru, bo ciągle zdawało jej się, że jest już za Mohilowym. Gdyby tak wiedzieć na pewno, gdyby tak wiedzieć, powtarzała podnosząc swą zasiniałą, a jednocześnie rozpaloną twarzyczkę ku niebu, gdyby zwierz jaki, jakie drzewo przemówiło i rzekło, do Hreptiowa, mila dwie, jeszcze by może doszła. Ale drzewa milczały. Owszem zdawały się jej być nieprzyjazne i zagradzały korzeniami drogę. Basia potykała się co chwila o przyprószone śniegiem węzły i odskoki tych korzeni. Po pewnym czasie stało jej się nieznośnie ciężko, więc zrzuciła z ramion ciepłą delikę i pozostała w samym kubraczku. Ulżywszy sobie w ten sposób szła i szła jeszcze spieszniej, dopotykając się to chwilami upadając na głębszym śniegu. Buciki z cienkiego safianu podszytego futrem, bez osobnych podeszw, wyborne do sani lub konnej jazdy, nie chroniły dostatecznie jej stóp przed uderzeniami o kamienie i od zziomki, a przy tym zmoczone wielokrotnie na przeprawach i utrzymywane w stanie wilgoci przez ciepło rozpalonych teraz gorączką nóg, prędko mogły się zedrzeć w lesie. – Dojdę, bosa, albo do chreptiowa, albo do śmierci – myślała Basia. I uśmiech żałosny rozświecał jej twarzyczkę. Bo cieszyło ją jednak, że idzie tak wytrwale, i że jeśli zamrze w drodze, to Michał nie będzie mógł jej pamięci nic a nic zarzucić. I ponieważ teraz rozmawiała już ciągle z mężem, więc we, e, zaraz rzekła: Oj, Michałku, inna by i tyle nie dokazała, na przykład Ewka? O Ewce przychodziło jej nieraz myśleć w czasie tej ucieczki. Nieraz też modliła się za nią, bo to było dla niej jasne, że jeśli Azja nie kochał tej dziewczyny. Wtedy los jej i wszystkich innych jeńców w Raszkowie pozostałych będzie straszny. Gorzej im niż mnie, powtarzała sobie co chwila i na myśl o tym nabierała nowych sił. Ale teraz, gdy upłynęła jedna godzina, druga i trzecia, sił tych ubywało za każdym krokiem. Powoli słońce zatoczyło się za Dniestr i oblawszy niebo zorzą czerwoną zgasło. Śnieg nabrał fioletowego odblasku. Potem owa złocista i purpurowa topiel złóż poczęła ciemnieć i zwężać się coraz bardziej. Z morza rozlanego do wpół nieba zmieniło się w jezioro, a z jeziora w rzekę, z rzeki w strumień na koniec zabłyszczała jak świetlista nić rozciągnięta na zachodzie, i ustąpiła ciemności. Nastała noc. Upłynęła jeszcze godzina. Bur stał się czarny i tajemniczy, a nieporuszony żadnym powiewem milczał, jakby się skupiał i rozważał, co ma uczynić z tym oto biednym, zabłąkanym stworzeniem. Nie było jednak nic dobrego w tej jego martwocie i ciszy. Owszem, była nieczułość i zdrętwiałość. Basia szła ciągle, chwytając coraz szybciej spieczonymi ustami powietrze, padała też coraz częściej z powodu ciemności i braku sił. Główkę miała zadartą do góry, ale nie patrzyła już na przewodni wielki wóz, bo straciła zupełnie poczucie kierunku. Szła, żeby iść. Szła dlatego, że poczęły na nią nadlatywać przedśmiertne widzenia, bardzo jasne i słodkie. Oto na przykład cztery strony boru poczynają się zbierać szybko, łączą się w cztery ściany i tworzą świetlicę chreptowską. Basia jest w niej i widzi wszystko wyraźnie. Na kominie pali się wielki ogień, a na ławach siedzą, jako zwykle, oficerowie. Pan Zagłoba przekomarza się z panem Snitką. Pan Motowidło siedzi milczący i patrzy w płomień. A gdy w płomieniu coś zapiszczy, to mówi swym przeciągłym głosem – duszo, czyść, co, czego potrzebujesz? Pan Muszalski i pan Hromyka grają w kości z Michałem. Basia przychodzi ku nim i mówi – Michałku, siędę na ławie i trochę się przytule, bo mi nieswojo. Michał wnet ją obejmuje, co ci kocie, a może i pochyla się jej do ucha i coś szepce, a ona odpowiada, oj, jak mi nie nieswojo, co to za jasna i spokojna świetlica, jaki kochany ten Michał, jeno basi coś tak nieswojo, że aż ją trwoga bierze. Basi jest tak dalece nieswojo, że gorączka opuszcza ją nagle, bo już zmogło ją przedśmiertne osłabienie. Widzenia znikają, przytomność, a z nią pamięć wraca. Uciekam przed Azją, mówi sobie Basia, jestem w lesie, w nocy, nie mogę dojść do Chreptiowa i umieram. Po gorącu chłód obejmuje ją teraz szybko i przedostaje się przez ciało aż do kości. Nogi uginają się pod nią i klęka wreszcie w śniegu przed drzewem. Najmniejsza chmurka nie zaciemnia teraz jej umysłu. żal jej życia okrutnie, ale wie doskonale, że umiera. I pragnąc polecić duszę Bogu, poczyna mówić przerywanym głosem: W imię ojca i syna. Dalszą modlitwę przerywają jej naraz jakieś głosy dziwaczne, ostre, przeraźliwe i skrzypiące. Rozlegają się ono, one przykro i donośnie w ciszy nocnej. Basia otwiera usta. Pytanie, co to jest? Zamiera jej na wargach. Na chwilę przykłada drżące palce do twarzy, jakby się chciała rozbudzić, jakby uszą własnym nie chciała dać wiary. I z ust jej wyrywa się nagle krzyk. O Jezu! O Jezu! To żurawie studzienne, to chreptiów! O Jezu! Po czym ta konająca przed chwilą istota zrywa się i dysząc, Drżąc, z oczyma wyzbranymi łzami, z falującą piersią pędzi przez las. Upada i podnosi się znowu, powtarzając. Tam konie poją! To w to nasze żurawie! Chociaż do bramy, chociaż do bramy! O Jezu! chrepciów, chrepciów. A tu las rzednie. Odkrywa się śnieżne pole i wzgórze, z którego kilkanaście par błyszczących oczu spogląda na biegnącą basie. Lecz to nie oczy wilcze. — Ach, to okna chreptiowskie migocą słodkim, jasnym i zbawczym światłem. To Fortalicja, tam na wzgórzu, właśnie tą wschodnią stroną zwrócona do lasu. Było jeszcze drogi na stajanie, ale Basia nie wiedziała już, kiedy ją przebiegła. Żołnierze stojący od strony wsi przy bramie nie poznali jej po ciemku, ale puścili, sądząc, że to pachołek za czymś wysłany wraca do komendanta. Więc ostatnim tchem wpadła do środka, przebiegła przez majdan obok żurawianych studni, przy których dragoni, wróciwszy przed chwilą z objazdu, poili na noc konie i stanęła we drzwiach głównego domu. Mały rycerz z panem za głową siedzieli właśnie konno na ławie przed ogniem i popiejąc krupnik rozmawiali o Basi, mając, że ona tam hen gdzieś zagospodarowywa się w Raszkowie. Obaj byli markotni, bo im tęskno było za nią okrutnie, i obaj co dzień spierali się o termin jej powrotu. Broń Boże, nagłych odwilży, dżdżów i roztopów, to Bóg wie, kiedy wróci, mówił posępnie pan Zagłoba. Zima jeszcze zdzierży, odrzekł mały rycerz, a za jakie ośm albo dziesięć dni będzie już coraz to, to spoglądała ku mohulowi? Wolałbym, żeby nie była wyjeżdżała. Nic tu po mnie bez niej w A czemuś wać pan radził? Nie zmyślaj, Michale, twoją się to głową stało. Byle tylko zdrowo wróciła, tu westchnął mały rycerz i zdodał. Zdrowo jak najprędzej. Wtem skrzypnęły drzwi jakieś małe, nędzne obdarte, pokryte śniegiem stworzenie poczęło piszczeć żałośnie u proga. Michale. Michale. Mały rycerz zerwał się, ale w pierwszej chwili tak zdumiał że stanął jak skamieniały na miejscu, ręce otworzył, oczy mają mrugać i stał. Lecz ona zbliżyła się, mówiąc z wyśleniem, a raczej jęcząc. Michale! Azja zdradził! Mnie chciał porwać! Ale mu ciekła! I ratuj! To rzekłszy poczęła chwiać się i padła jak martwa na ziemię. Wtedy on skoczył, porwał ją jak piórko na ręce, Krzyknąwszy przeraźliwie, chryste, miłosierny! Lecz jej biedna zsiniała główka zwisła bez życia na jego ramieniu, więc sądząc, że trupa już tylko trzyma w objęciu, począł ryczeć okropnym głosem: Baśka umarła, umarła! Rety!